Witam Państwa, mówi Piotr Arłukowicz. W tej części chciałem powiedzieć kilka słów na temat tekstur, a konkretnie na temat tekstury o nazwie Noise. Noise oznacza po angielsku szum. Jest to tekstura, która nic innego jak właśnie szum generuje. Na początku przygotowuję po staremu scenę, dodaję plane'a, do tego plane'a dodaję materiał, a w tym materiale dodaję teksturę. Obecny rodzaj tekstury, o którym powiemy, to jest właśnie noise. I jak widać, już na podglądzie wygląda on jak mnóstwo białych kropek na czarnym tle. Oczywiście te kropki będą zabarwiały mi teksturę czy też materiał na kolor różowy. W efekcie dostanę taki jednolicie rozproszony szum z różowych kropeczek. I w zasadzie to jest wszystko, co można o tej teksturze powiedzieć. Oczywiście mógłby się ktoś śmiać, ale tak naprawdę ona również ma swoje zastosowania. Po pierwsze, mogę ograniczyć ilość widocznych białych punktów. Załóżmy, że mój plane jest zrobiony z jakiegoś ładnego, brązowego, ciemnego materiału. Udaje coś na kształt drewna. Proszę zobaczyć, jak teraz wygląda szum. Różowy szum na takim wiśniowym kolorze powoduje, że to wygląda troszeczkę tak jak imprezowy kawałek tkaniny albo jakiś, powiedzmy sobie, panel w imprezowni. Oczywiście, jeżeli zmienię sobie kolory tego szumu, to mogę mieć również zupełnie inne efekty. Ok? Na przykład czerwono-różowy kolor zmieszany z żółtym daje mi w efekcie brązowy. Jeżeli zmieszam na przykład szum niebieski z czymś takim, dostaję tajemniczy fioletowo połyskujący jakiś materiał i tak dalej. Oczywiście ten kolor można zmniejszyć, żeby nie był taki intensywny i dostaję wtedy tylko bardzo delikatnie zaszumiony, prawie że jednolity kolor. Teraz, taki szum może się przydać do różnych rzeczy. Na przykład ja wykorzystuję go w swoich pracach do symulacji efektu prawdziwego zdjęcia. Otóż każde prawdziwe zdjęcie, jeżeli zostało zrobione aparatem na zbliżeniu, czyli w skali makro, często ma jakieś widoczne gdzieś tam paproszki, jakieś malutkie zaburzenia. Coś, co powoduje, że wydaje nam się, że jest to zdjęcie, a nie, że to jest idealnie czysty render. I korzystając z tekstury szumu, można taki efekt osiągnąć, symulując po prostu taki szum. W tym celu muszę włączyć ramp w kolorach i za pomocą tego ramp zmniejszyć ilość kropek, które są generowane przez szum. Mogę to zrobić przesuwając przezroczystość prawie do samego końca. Już widzę, że tych kropek jest mniej. A oprócz tego mogę zwiększyć ich kontrast albo ten kontrast zmniejszyć. Zmniejszenie kontrastu do 0,5 powoduje, że nie widać już prawie żadnych kropek. Wtedy mogę próbować ustawić im troszeczkę inny gradient, tak aby niektóre z nich zaczęły się pojawiać. Są wtedy bardzo słabo widoczne, delikatne. I to już jest to. Mogę także zwiększyć ich jasność, ale tak naprawdę to nie ma tu zbyt wiele opcji, nie ma się co oszukiwać, że ten szum za każdym razem będzie prawie tak samo wyglądał i tak samo trudno będzie nad nim zapanować. Mogę ten kontrast zwiększyć, żeby był jeszcze większy troszeczkę powyżej jedynki i znowuż bardzo mocno ograniczyć występowanie tego szumu, co spowoduje, że będę miał w miarę jednolicie rozrzucone takie kropeczki. No i tyle. W zasadzie to jest wszystko, co na temat tego szumu można powiedzieć. Warto go dodawać w niewielkich ilościach, tam gdzie chcemy, aby przynajmniej częściowo nasz materiał został jakoś zabrudzony, zakurzony, z paproszkami. Często dodaję to realizmu do wyrenderowanych scen. I tyle. Dzięki za uwagę. Próbuję tu jeszcze ustawić troszeczkę ten szum tak, aby pojawiły się jakiekolwiek kropencje, ale widzę, że nic z tego. Trzeba dojść do pewnej granicy przy zwiększaniu kontrastu i wtedy się coś zaczyna dziać. No dobra, no więc kończę. Dzięki za uwagę. To był szum. Niewiele można było więcej na jego temat powiedzieć.